gdyby zadawali punkty za styl, to pewnie ten film by się inaczej rozstrzygnął. Natomiast chyba znowu po raz kolejny na tym stadionie, tak można powiedzieć, wygrywa pragmatyzm. Tak, można tak powiedzieć. My mamy swoją filozofię gry, dążymy do tej gry. Cały czas swoja robota. Niestety nasz styl jest taki, że chcemy grać w piłkę, przyjeżdżają drużyny, bronią się, wychodzą z kontrami, strzelają nam bramkę. Mamy 10 sytuacji, nie potrafimy wykorzystać. Szacunek dla drużyny przeciwnej. Dzisiaj strzelili 2 bramki więcej. Wielkie gratulacje. Czyli wygląda na to, że to będzie aż taka dysproporcja między tą czwartą ligą, którą zdominowaliście, a trzecią, której Unia wiedzie prym? Nie, myślę, że nie. Jak wejdziemy do trzeciej ligi, już jesteśmy w trzeciej lidze, myślę, że spokojnie damy sobie radę i wtedy im pokażemy, jacy mocni jesteśmy. Po prostu to był finał. Było 50-50, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, niestety nie udało się wygrać. W lidze pokażemy, kto jest lepszy. Patrząc na cały ten sezon, no to oczywiście ten puchar to będzie taki gdzieś tam rysa na szkle, natomiast no ten sezon w tej czwartej lidze, gdzie naprawdę to wyglądało bardzo efektownie, trzeba będzie zapisać na plus. Tak, na pewno, cały sezon zapiszemy na plus, nie odnieśliśmy jednej porażki poza tą dzisiejszą. Tak naprawdę to był najważniejszy mecz w sumie, bo to był finał. Ale my mamy głowy uniesione do góry, jesteśmy młodym zespołem, uczymy się. Taki finał ma nas tylko umocnić i dążymy cały czas do swojej pracy. No i co? No i klubem Łodzi jest ŁKS i nic się tutaj nie zmienia. Praca u podstaw też chyba jesteście dowodem na to. I to jeżeli chodzi o trenerów, jeżeli chodzi o piłkarzy, bo coraz częściej do pierwszego zespołu wchodzą ci z zespołu drugiego. Zresztą ty też miałeś taką okazję już też znowu w tym sezonie. Tak, tak jak powiedziałem, cały łódzki klub sportowy ma jedną filozofię gry, żeby wszyscy, jak ktoś przychodzi do pierwszego zespołu, wiedział, o co w tym chodzi. Ja już można powiedzieć, że zadebiutowałem, z czego bardzo się cieszę. Dziękuję tutaj wszystkim. No ale tak jak mówię, ciężka praca popłaca, no i mam nadzieję, że już w przyszłym sezonie będę reprezentował pierwszą drużynę i będę pomagał drugiej drużynie. Mam nadzieję, że to wszystko powiąże, damy radę. No i mam nadzieję, że ten sezon będzie udany z awansem do Ekstraklasy. Ja zacznę od pytania, czy wy macie już, można nazwać, patent na wygrywanie tego Pucharu Polskiego, Pucharu Wojewódzkiego, bo to już trzeci raz z rzędu. Myślę, że coś jest na rzeczy, bo chłopaki mi parę wskazówek przekazali przed meczem, jak to się robi i chyba poskutkowało. Powiesz, jakie wskazówki? No nie może tam wszystkim, wiesz, publikować tego, jak to się wygrywa, ale myślę, że w następnym sezonie też Unia będzie na pewno w tym finale. Mam wrażenie troszeczkę, że dzisiaj z waszej strony górowało doświadczenie nad zespołem ŁKS-u, bo faktem początek mieli lepszy, mieli groźne sytuacje, ale wy wyprowadziliście dobre kontry, dobre strzały i wynik jest po waszej stronie. My troszkę byliśmy tak przygotowani na ten mecz, żeby gdzieś tam skontrować ŁKS. Oglądaliśmy, wiedzieliśmy, jak grają. To jest fajny zespół, młody zespół przede wszystkim. No, można tak powiedzieć, że na doświadczeniu gdzieś tam wypuntowaliśmy ich.